Sąsiadka kradnie pieniądze mojej przyjaciółki, a potem nazywa mnie bezczelną. Niedawno przeprowadziłam się do nowego domu w bardzo ładnej okolicy, co będzie ważne później. Razem z przyjaciółmi postanowiliśmy to uczcić wspólnym wypadem do kina oraz kolacją. Przyjechali po mnie wczesnym wieczorem, a potem, zgodnie z ustaleniami, ja przyjęłam kierownicę. Po dotarciu na miejsce, moja przyjaciółka odkryła, że gdzieś zniknęły jej pieniądze. Szukaliśmy dosłownie wszędzie ale ostatecznie i tak nie udało nam się ich odnaleźć. Podczas kolacji Molly poprosiła mnie, abym sprawdziła nagrania z kamery bezpieczeństwa, mając nadzieję, że zarejestrowała coś, co okaże się pomocne. Na początku nie zauważyłam nic nietypowego, ale zaledwie pięć minut później na nagraniu ukazał się podejrzenie wyglądający samochód. Zatrzymał się on tuż pod moim domem, po czym jedna z pasażerek wysiadła, zabrała pieniądze i uciekła. Postanowiłam wrzucić posta na Facebookową grupę Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości, w którym poinformowałam ludzi o całym zdarzeniu, licząc na ich pomoc. Dosyć dokładnie opisałam sytuację, wspomniałam jakiego koloru był samochód, a także zaznaczyłam, że posiadam nagranie oraz zdjęcie, na których widać sprawcę zdarzenia. Powstrzymałam się jednak od opublikowania wspomnianej fotki, ponieważ takie rzeczy są nieodwracalne. Paręnaście minut później jakaś kobieta napisała, że wpadnie jutro i żebym cierpliwie na nią czekała. Następnego dnia późnym popołudniem odwiedziła mnie kobieta po czterdziestce, która bez ogłady wytknęła mi, że mój post na Facebooku był bezczelny, ponieważ powiedziałam, iż posiadam jej zdjęcie. I co niby planujesz zrobić? Pójść na policję, zapytała, jakbym wcale nie miała do tego prawa. Odpowiedziałam jej, że powinna mi dziękować za to że nie udostępniłam tego zdjęcia, bo po tym jak bezczelnie okradła moją przyjaciółkę, nie zasługiwała na nic. Nie dość, iż zabrała pieniądze z mojej posesji, to jeszcze próbowała robić mi z tego powodu wyrzuty. Próbowała się tłumaczyć, że kasa praktycznie leżała na chodniku, a poza tym czekała, aż ktoś zgłosi zaginięcie, a potem się wkurzyła, gdy ktoś faktycznie to zrobił. Idąc jej tokiem myślenia, gdyby zostawiła rower na podjeździe, mogłabym go sobie bezkarnie wziąć i zatrzymać, dopóki nie zgłosiłaby kradzieży. Nie byłam w nastroju, żeby się z nią kłócić. Więc po prostu zabrałam pieniądze, które przyniosła, i zatrzasnęłam jej drzwi przed nosem. A wiecie, co jest najgorsze? Ta żmija mieszka tuż obok mnie. Muszę przyznać, że zgotowała mi świetne powitanie. Nie sądzę, że zasmakujesz w moich cukierkach, dzieciaku, ale sam się prosiłeś. Na tydzień przed rozpoczęciem wakacji postanowiłam zabrać dzieciaki do lokalnego parku wodnego. W miarę upływu lat zaczęłam cierpieć na chorobę lokomocyjną, podobnie jak moja dwunastoletnia córka. Sęk w tym, że nienawidzę uczucia, które wywołują tabletki na tę przypadłość. Dlatego zawsze zabieram w podróż torebkę pełną imbirowych cukierków, pomagających załagodzić nudności. Tamtego dnia miałam ze sobą cuksy cytrynowo-imbirowe, zwykłe. Oraz ciągutki o smaku mango. Dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji spróbować cukierków imbirowych, wspomnę tylko, że są ostre. Te o smaku cytryny są najłagodniejsze, zwykłe palą w język, a mango jest jednocześnie słodkie i pikantne, ale klei się do zębów jak szalone. Zdecydowanie jest to smak, do którego trzeba się przyzwyczaić. Kiedy staliśmy w kolejce na zjeżdżalnię wodną, wyciągnęłam torebkę cukierków i poczęstowałam dzieciaki a potem wzięłam jednego dla siebie. W pewnym momencie dzieciak stojący przed nami zaczął wrzeszczeć na swoją matkę, że też chce cukierka. Kobieta z roztargnieniem odpowiedziała, iż nie ma przy sobie słodyczy, a w odpowiedzi chłopak wskazał na mnie i krzyknął, że ja mam. Po tych słowach odwrócił się do mnie, wyciągnął rękę i oznajmił, że chce jednego. Dla jego dobra odpowiedziałam, że raczej nie zasmakują mu moje cukierki, ale dzieciak dalej nalegał. W międzyczasie do rozmowy przyłączyła się matka, która stwierdziła, iż i tak mam całą torbę, więc równie dobrze mogę się podzielić z jej kruszynką. Zgodziłam się i wyjęłam z torby cukierka o smaku cytryny, ponieważ nie jestem bezdusznym potworem, ale młody zaczął narzekać, że woli mango, bo to jego ulubiony smak. Próbowałam go przekonać do zmiany zdania, ale moje wysiłki spełzły na niczym i ostatecznie dałam mu to, czego chciał. Ostrzegłam go jednak, żeby uważał, bo cukierek jest cholernie lepki. Chłopak momentalnie rozerwał papierek, wepchnął sobie smakołyk do buzi i zaczął go rzucić jak szalony, podczas gdy moje dzieci patrzyły na niego w osłupieniu. Zaledwie kilka sekund później usta chłopaka zapłonęły żywym ogniem, a na jego twarzy pojawił się wyraz szczerego przerażenia. Zaczął on wrzeszczeć i próbował wypluć cukierka, w międzyczasie podskakując oraz machając rękami. Jego matka natomiast wpadła w panikę, ponieważ nie rozumiała, co się dzieje. Postanowiłam się wtrącić i powiedziałam, że nawet jeśli wypluje cukierka, to i tak zostanie mu on między zębami, więc będzie musiał poczekać, aż się rozpuści. Matka spojrzała na mnie z niedowierzaniem i wzruszyła ramionami, a następnie zapytała, co ja do cholery dałam jej syneczkowi. Zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że to cukierek imbirowy, który pomaga mi i moim dzieciom z nudnościami. Gdyby dało się zabić samym spojrzeniem, to gwarantuję, iż w tamtym momencie byłabym już martwa. Finalnie kobieta zabrała chłopaka do dystrybutora wody, aby mógł wypłukać buzie, a my zajęliśmy ich miejsce w kolejce. Mam cichą nadzieję, że dzieciak czegoś się nauczył i następnym razem dobrze się zastanowi, zanim zażąda czegoś od nieznajomej osoby. A tak poza tym to było zabawnie. Moje pociechy i ja uznaliśmy to za zwycięstwo. Mój były szwagier dowiedział się, że gram w Pokémon Go i kazał mi usunąć konto. Zacznijmy od tego, że mój były szwagier chce, abym nie miała żadnego kontaktu z jego synem. Nie miałam z tym większego problemu i się dostosowałam. Ale to, czego zażądał ostatnio, przekracza ludzkie pojęcie. Wraz z mężem i przyjaciółmi gram w Pokémon Go od czasu premiery. Mój siostrzeniec również grał z nami, gdy jeszcze żyła jego matka. Dużo się od tego czasu zmieniło, a ja nawet nie ogarniam, kiedy ktoś jest aktywny i tym podobne. Co najwyżej, od czasu do czasu wyślę komuś z listy znajomych prezent i nic więcej. Mimo to niedawno dostałam e-mail od byłego szwagra, w którym domagał się, abym usunęła konto, ponieważ jego syn i pasierb również grają. Zaskoczyła mnie jego bezczelność, ale po prostu zignorowałam to żądanie i żyłam własnym życiem. Niestety facet nie odpuszczał i dalej zasypywał mnie e-mailami, a nawet powiedział o wszystkim prawnikowi. Chyba zdał sobie wtedy sprawę, iż nie może mi nic zrobić. Więc po prostu kazał mi usunąć siostrzeńca ze znajomych, co też zrobiłam, licząc, że się odczepi. To jednak nie pomogło i nadal otrzymywałam wiadomości, których kazał mi przestać grać. Totalnie nie ogarniam, czego ten palant ode mnie chciał. Przecież dostał już dosłownie wszystko miał pełną opiekę nad moim siostrzeńcem, którego już nawet nie uznawałam za członka rodziny, i na życzenie pousuwałam wszystkie zdjęcia z chłopcem z Facebooka i Instagrama. A jakby tego było mało, całkowicie się od nich odcięłam, pozostawiając facetowi jedynie adres e-mail. W końcu Miarka się przebrała i odpisałam mu, że nie mam zamiaru usuwać konta i żeby w końcu się ode mnie odwalił. Przy okazji poinformowałam go, że jeśli tak chce się bawić, to zamierzam skontaktować się z prawnikiem męża i zobaczyć, co ma w tej sprawie do powiedzenia. Chyba nie do końca zrozumiał, kiedy kazałam mu się odczepić, bo miał czelność odpowiedzieć na moją wiadomość, pytając, co takiego zrobił. Nie chciałam mieć nic wspólnego z nim ani jego synem, ale nie zamierzałam siedzieć bezczynnie i wysłuchiwać jego żądań oraz gruźb. Po raz kolejny kazałam mu się odpieprzyć, tym bardziej, że nie zrobiłam nic złego poza graniem w pokemony z ludźmi, których on nazwał gorszymi od ćpunów. Po tej wiadomości już więcej do mnie nie pisał, ale jeden z jego znajomych nazwał mnie zdzirą, ponieważ nie chciałam się dostosować do żądań tego pajaca. Nie rozumiem, dlaczego byłemu szwagrowi wydaje się, że może mną dyrygować, jakbym była jakimś dzieckiem. Przecież nic mu nie zrobiłam. Od ponad roku nie utrzymuję żadnego kontaktu z siostrzeńcem i nawet nie wysyłam mu prezentów z okazji świąt albo urodzin. Podczas rozmowy z prawnikiem szwagra powiedziałam mu, że nie chcę mieć nic wspólnego z tą rodziną. Nawet jeśli coś się stanie temu palantowi albo jego żonie i siostrzeniec trafi do rodziny zastępczej, Będę to miała głęboko w dupie. Prawnik zauważył, że mam tego dosyć i nie chcę się już z tym męczyć, więc finalnie stanął po mojej stronie, przyznając, iż te żądania są dziwne i niegrzeczne. Jakiś gnojek nie będzie mi mówił, w co mogę grać, ani w jakich wydarzeniach mogę brać udział. Nie jestem zainteresowana żadną relacją z dzieciakiem, którego ledwo znam. I nie życzę sobie, żeby ten palant mnie nękał. Ponadto nie zamierzam niszczyć własnego życia dla takiego rozwydrzonego dupka. A wszystko przez grę mobilną, w którą gram w drodze do pracy. Rozwydrzona Grażyna popycha nastolatkę wykonującą tylko swoją pracę. Pracuję na pół etatu w popularnym w moim kraju sklepie odzieżowym. Lwia część naszych klientów to rozwydrzone kobiety, które przychodzą do nas i wydają ciężko zarobione pieniądze swoich mężów, a cała ich osobowość opiera się na tym, że są bogate. Większość z nich ma usta powiększone wypełniaczem i są tak przyzwyczajone do tego, iż ludzie liżą im dupę, że gdy ktoś zachowa się inaczej, natychmiast robią sceny. Tego dnia ja i inne dziewczyny pracowałyśmy przy przebieralniach, a nasze zadanie polegało na pytaniu ludzi, ile rzeczy przynoszą oraz proszeniu ich. Aby przycisnęli torbę do czujnika w celu sprawdzenia, czy mają w niej coś ze sklepu. W pewnym momencie jedna z kobiet o wrednym usposobieniu oraz wspomnianych wcześniej ogromnych ustach przeszła obok nas i ruszyła nonszalancko w kierunku szatni. Wszyscy mieliśmy już dosyć użerania się przez cały dzień z ludźmi jej pokroju, więc jedna z dziewczyn krzyknęła do niej i wywiązała się między nimi następująca konwersacja. Przepraszam bardzo, ile rzeczy ma pani ze sobą? Jak tak cię to ciekawi, to je sobie policz. W porządku, tak zrobię. Byliśmy zaskoczeni, ale dziewczyna rzeczywiście poszła za kobietą i wróciła podekscytowana parę sekund później, rozmawiając przez krótkofalówkę. Czy mogę prosić kierowniczkę oraz ochroniarza o przyjście do przebieralni? Gapiliśmy się na nią zszokowani i natychmiast zaczęliśmy dopytywać, co się stało. Powiedziała nam, że poszła do szatni, gdzie kobieta rozłożyła już wszystkie rzeczy. A gdy chciała je policzyć, zdzira popchnęła ją i zaczęła przeklinać. Moja współpracowniczka powiadomiła klientkę, że zamierza wezwać ochronę, a kobieta odparła, iż w takim razie zadzwoni do kierowniczki. Kiedy menedżerka przybyła na miejsce, powiedziała nam, że ta flądra jest koleżanką dyrektora sklepu i poradziła nam odpuścić, żeby nie narobić gnoju. Powiedziano nam, iż tej kobiety nie dotyczy protokół i mamy zawsze schodzić jej z drogi. Oraz nie zadawać pytań. Dziewczynie, która została popchnięta, kazano wyjść na spacer i wrócić za 15 minut, gdy kobieta skończy robić zakupy. Niedorzeczne, ale nic więcej nie mogłyśmy zrobić.